Zaczęli jak na mistrzów przystało. Kingsley zdobyte, czas na Gorzów. Półfinały indywidualnych mistrzostw Polski. Bezbłędny Hampel, bezradny Kołodziej. 2 miesiące po wypadku Rafał Dobrucki błyskawicznie wraca do zdrowia. Norfolk Arena. 60 lat temu nie było tu toru żużlowego. Był za to owal do wyścigów, kartów. Dopiero w roku 1952 w jego wewnętrznej części wydzielono żużlowy odcinek. To daleka przeszłość. Teraz gościmy tylko sporty motorowe, żużel, monster truck i drifting. Reprezentanci zameldowali się na zgrupowaniu późnym wieczorem. Na miejscu od soboty był już trener Marek Cieślak. Musimy być pierwsi, żeby zawodnicy już wiedzieli, że ktoś na nich czeka, że mają pokoje, wszystko i, no i trzeba się napić piwa. Przecież kiedy? Dzisiaj już nie wolno, bo trzeba myśleć o meczu. Wczoraj jeszcze można było. Gospodarze robią wiele, żeby wyprowadzić Polaków z równowagi. Brytyjska komisja techniczna przed treningiem zakwestionowała część w motocyklu Piotra Protasiewicza. Nie pomogła nawet interwencja polskiego mistrza świata. Musi być numer. Stwierdzili, że jest coś wypolerowane, nie widać jakiegoś numeru. Na samym treningu niespodzianek już nie było. Polski mistrz i wicemistrz świata z uwagą słuchali rad selekcjonera. Nie robić takiego numeru, żeby wejść i potem się bronić tego. Ciut szerzej. Jest to tor podobny do polskiego. Łatwe są łuki, jakiś technicznie ciężki nie jest. To może nie Speedway Grand Prix, ale druga pod względem ważności impreza żużlowa na świecie. Polacy właśnie rozpoczynają w Kings Lynn walkę o drużynowe mistrzostwo świata. Polska! Biało-czerwoni! Jak tu z takim wsparciem zawieść? Polacy jak na mistrzów świata przystało roznieśli półfinałowych rywali. Ci zupełnie nie mieli swojego dnia. Barierą nie do przejścia był już pierwszy łuk. Krawężnik jest strasznie niżej i do tego śliski. Jakby tam wiedziesz oponą, to dostaniesz po ślizgu i jest wypadek od razu. Ciechy padale, no i jak muchy. Nie tylko Czesi, ale i Brytyjczycy przeżywali katusze. Tu tańczący z motocyklem Scott Nichols. Spotkało nas sporo pecha, były wykluczenia. Ja miałem 2 upadki, trochę za dużo jak na imprezę tej rangi. Gdy my zgarnialiśmy kolejne biegowe wygrane, innym puszczały nerwy. To czesko-angielskie starcie na torze i poza nim. Wcale nie chciałem się bić, chciałem spokojnie przygotować się do startu, a on podszedł i uderzył mnie w twarz, nie fair. W obliczu takich problemów rywali wyglądaliśmy jak zespół z innej planety. Galaktyczny był Krzysztof Kasprzak, tu w kasku białym. Wielu kwestionowało jego powołanie do kadry. On się nie przejął i przyćmił nawet polskiego mistrza i wicemistrza świata. Dzisiaj zrobiłem 15 i weszliśmy do finału. Niech każdy zrobi w finale po 10 i będzie mistrzem świata. Serca polskich kibiców zadrżały tylko raz, po upadku Piotra Protasiewicza. Kask biały sprowokowanym przez Chrisa Harrisa. Skończyło się na strachu. O, szkoda, że Harris dzisiaj się rozbija, wywraca siebie, kolegów. Ale najważniejsze, że cało jedziemy do finału. Polacy od początku do końca kontrolowali półfinał i z 62 punktami pewnie wygrali. 13 mniej zdobyli Brytyjczycy i to oni razem z Rosjanami pojadą w czwartkowym barażu. Plan jest w 100% wykonany, jesteśmy zadowoleni, już jesteśmy jakby myślami w wielkim finale w Gorzowie. Tak naprawdę tam się stoczy bój. Patrząc na zdobycz indywidualną Polaków, o walkę o medale możemy być spokojni. Każdy z piątki reprezentantów zdobył 10 lub więcej punktów. Kolejnym gościem piątego okrążenia trener Stelmetu Falubazu Zielona Góra, jednocześnie kadry narodowej Marek Cieślak. Jesteśmy w Kings Lynn, za nami hotel, w którym śpi reprezentacja Polski. Pytania od kibiców do trenera właśnie. Pierwsze pyta Bednarz 91. Gdzie spędza pan więcej czasu? W domu czy w Zielonej Górze? A może Zielona Góra to w tej chwili już pana drugi dom? No jeszcze nie drugi dom. Na razie mam jeden dom. No dzielę po prostu
czas jak mogę. No, trochę czasu trzeba i na rowerek znaleźć, no bo to lubię. Często wygląda pan przed meczem na bardzo spiętego, to kolejne pytanie. Czy ten zawód faktycznie niesie za sobą tyle nerwów, pyta Dendroid 34. No czy ja jestem taki spięty, no to chyba bym z tym dyskutował. No może wyglądam tak, ale tak naprawdę to chyba ja taki spięty nie jestem. Może mam twarz poważną czy coś. No potwierdzam. Twarz może poważna, ale w środku taka dusza ułańska. Nie, ja tam... No, jak się nie śmieję, to się nie śmieję, ale to nie znaczy, że w środku się nie śmieję. No stresy są, bo to taka praca trenerska to w każdym sporcie nie jest... Jak to się mówi, musi być stres, no bo przecież chce się wygrać, prawda? Człowiek zna problemy zawodników, wie, że temu dzisiaj to na przykład coś tam dolega, ten ze sprzętem ma problemy, ten niewyspany, prezesi chcą zwycięstwa tylko, sponsorzy również, a w Zielonej Górze teraz no to przeżywam. Derby, no to trzeba to przeżyć. Ja już powiedziałem żonie, warto jeździć do Zielonej Góry, bo kiedyś będę opowiadał, jak były derby w Zielonej Górze albo w Gorzowie, to były jaja. A tak to co powiem, że mecz jakiś tam był, tam przyszło tam trochę kibiców, posiedzieli, poszli, a tam to się dzieje, no to jest prawda. Dobrze, idziemy dalej. Różne pytania na różne okoliczności. Jeśli Martin Waculik otrzyma polskie obywatelstwo, to czy pan da mu szansę na występy w polskiej reprezentacji? Czy widzi w nim pan kiedyś potencjalnego zwycięzcę na arenie międzynarodowej? Pyta Palusia. Ja powiem, że ja bym w tym momencie tak jeszcze nie dyskutował na temat Martina, którego bardzo lubię, bo powiem kiedyś, to było niedawno, w zeszłym roku w Neustadt, ja zrobiłem egzamin ze znajomości historii oraz tabliczki mnożenia dwóm polskim reprezentantom juniorów i Waculikowi. Kto był najlepszy? Waculik. To może chociażby z tego powodu warto by było go gdzieś powołać. To było w Neustadt. Nie, ale tak na poważnie, facet ma papiery, żeby gdzieś zaistnieć w reprezentacji? Szczerze, bez jakiejś takiej kurtuazji. No ja myślę, że on ma duży potencjał w sobie, bo przecież robi tych punktów dużo i ja bym nie chciał już dzisiaj mówić, czy on może, ma szansę, czy co. Najpierw to niech on ma obywatelstwo polskie, znaczy polski paszport, bo na razie to on jeszcze go nie ma. Jako trener kadry polskiej oraz Falubazu, komu pan bardziej życzy zwycięstwa w Grand Prix? Henkokowi czy Golobowi? I bez wymigania się proszę, pyta Rahim BMW. Ach, cholera. Ja to jak ten podwójny, jak ten szpieg z Krainy Deszczowców. Wszędzie muszę jakoś grać, nie? Bo no nie da się. Tomek jest kapitanem naszej reprezentacji, naszym najlepszym zawodnikiem, mistrzem świata. Z urzędu oczywiście zawsze publicznie muszę mu życzyć zwycięstwa. Jak przyjadę do Zielonej Góry i przychodzi Grek i zaczyna ze mną rozmowę, jak patrzę w te jego oczy i w niego, no to jemu też życzę zwycięstwa, bo co mam robić? Racja, to taka rola, no. Taka rola jest, no. No i tak się gra, no. Jak z tym gadam, to temu mu życzę, jak to znaczy podtrzymuję, mówię, myślę, że chyba wygrasz to. Jak rozmawiam z kim innym, no to znaczy z drugim, to mówię, no chyba ty wygrasz, nie? A naprawdę to życzę, żeby wygrał ten lepszy. Dania, Szwecja i Australia. Trzej giganci światowego żużla spotkali się w sobotę w Vojens w pierwszym półfinale drużynowego Pucharu Świata. Czwartym do brydża Niemcy, ale od początku pewne było, że ich karty są zbyt słabe, by w ogóle licytować. Dla nas to przede wszystkim świetna szansa na pokazanie się i naukę. Jesteśmy w ósemce najlepszych zespołów świata, ale wskoczyć do najlepszej szóstki jest już bardzo trudno. Niemieckie intencje więc od początku przewidywalne i szczere, a reszta? Pokerowa twarz. Nie do końca jasne było, czy wolą wygrać, czy trafić do czwartkowego barażu. Finał czy baraż? Nie mam pojęcia, co dziś osiągniemy. Wiem jedno, ostatnimi laty droga przez baraż była dla nas korzystna. To dobry trening. Duńczycy i Szwedzi na prowadzeniu, Australia nieco w tyle, ale blisko. Tak wyglądał ten turniej od początku do końca. Kluczowy wyścig 22. Wykluczony z niego został Thomas Jonasson, a tylko punkt przywiózł Troy Bachelor, pokonany przez własny błąd i Maxa Dilgera. To była jedyna tego dnia niemiecka dwójka, a 3 punkty zdobył Nicky Pedersen. Za chwilę inny Pedersen, Bjarne, ostrym atakiem wyprzedził Chrisa Holdera oraz Andreasa Jonssona,
i gospodarze w zasadzie mogli świętować. Nie przeszkodziło nawet to, że w ostatnich dwóch wyścigach zdobyli zaledwie po punkcie, a wygrali Australijczycy Chris Holder i Jason Crump. Cieszymy się, ten zespół wciąż rośnie, wciąż nabiera pewności, wreszcie wszystko działa. Przez ostatnie lata mówiliśmy, mamy zespół, jest harmonia, ale tak nie było. Dopiero dziś pojechaliśmy naprawdę razem. Największą niespodzianką był w tym zespole Mats Corneliusen, 12 punktów. Duńczycy awansowali bezpośrednio do finału, 2 punkty mniej zdobyli Szwedzi, 3 Australijczycy. Zupełnie zawiedli Schlein i Bachelor. Te dwie drużyny zobaczymy w barażu, Niemcy obejrzą go w telewizji. Ani stąd, ani także stąd. I stąd również nie obejrzy się już finału drużynowego Pucharu Świata w Gorzowie. A wszystko dlatego, że bilety na najlepsze miejsca na stadionie zostały już dawno sprzedane. Ale nie ma to większego znaczenia, dlatego że oglądalność na naszym stadionie jest doskonała z każdego jednego miejsca, także każdy z kibiców, który nabędzie bilet, będzie mógł w pełni to widowisko przeżyć. Do nabycia pozostały już ostatnie wejściówki. Bo nie może być tak, żeby... Atmosferę wielkiego wydarzenia czuć już w powietrzu i nie chodzi tylko o zapach farby. W organizację imprezy zaangażowano ponad 100 osób, które od rana do nocy wykonują ponadplanowe zadania. Jak zapewniają organizatorzy, trawy na zielono nikt tu nie maluje, ale specjalnie na tę imprezę budowana jest choćby dźwiękoszczelna kabina dla dziennikarzy. Mieliśmy zapisanych około 30 punktów do zrealizowania. Ta lista rozrosła nam się do 85 na tę chwilę. Wszystkie są praktycznie już zrealizowane, zostały tylko drobne dosłownie prace. Wszystko jest gotowe. Teraz czekamy po prostu na najważniejszych gości. Perfekcja to słowo klucz w ostatnim tygodniu przygotowań. Z takimi wrażeniami ma wyjechać stąd ponad 2000 zagranicznych gości. Wśród nich mają być m.in. Hans Nielsen, Tony Rickardson czy Ove Fundin. Mam potwierdzonych wszystkich najważniejszych gości, którzy rządzą tym sportem na świecie. Tak jak mówiłem 4 lata temu, trochę na innym stadionie, że przyjdzie taki czas, że w Gorzowie Wielkopolskim będą najważniejsi goście, ja na nich czekam. Czeka też nadwarciański bulwar. Jedno z najpiękniejszych miejsc w mieście od czwartku do soboty ma tętnić życiem. Będą pojedynki DJ-ów, będą występy beatboxerów, będą pokazy flairu, czyli pokazów barmańskich, będą pokazy trialu rowerowego, będzie before party z firmą Monster Energy z udziałem Tomasza Goloba. Ale największa impreza planowana jest na sobotnią noc. Wówczas ma być świętowane 5 złoto biało-czerwonych. I niestety, obok pogody to jedyna rzecz, na którą organizatorzy nie mają wpływu. Relacje z Gorzowa także w TVP Info. Skrót z czwartkowego barażu 10 minut po północy. Sobotni finał 25 minut po 23. Zapraszamy także do jedynki. Codziennie przed Teleekspresem kroniki drużynowego Pucharu Świata. Najświeższe wieści z obozu reprezentacji Polski tylko u nas. Rosną nam godni następcy Goloba, Hampela i spółki. 16-letni Piotr Pawlicki został w Lublanie indywidualnym mistrzem Europy juniorów. Dopiero w dodatkowym biegu szansę na srebro albo brąz stracił Szymon Woźniak. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi woda i płynie sobie w dal. Liga, czyli to, co najbardziej lubią żużlowe tygrysy, ma wolne, więc jest i czas na krótki odpoczynek dla kibiców. Można iść na ryby, na grzyby, na lwyby do najbliższego zoo. Ja zaś wybrałem kajaki z wrocławskiej przystani Zwierzynieckiej. No dobra, wiem, że przecież jedzie teraz duży nowy Puchar Świata, ale to raczej tylko taki wicepuchar, który pokazuje dobitnie, w jak głębokim kryzysie sportowym i organizacyjnym jest obecnie cały żużel z winy między innymi Międzynarodowej Federacji FIM. W półfinale DPS-u Wojens Australijczycy zrobili głupstwo i nie wystawili Sullivana, bo się po prostu kłócą. Poza tym jechali tak, jakby taktycznie zależało im na barażu w Gorzowie. Za to Duńczykom aż 12 punktów przywiózł facet z naszej drugiej ligi, czyli Corneliusen. Czy wyobrażacie go sobie w Grand Prix? I czy ktoś sprawdził osłabionej niemieckiej ekipie, czy oni mają w ogóle jakiekolwiek licencje, bo kaleczyli żużel niemiłosiernie, tak, że pewnie nawet ja i Blanik dalibyśmy im radę na torze. Taki słaby poziom był Wojens. Za to w drugim półfinale w Kings Lynn nasza husaria znów obiła konkurencję. Tylko co to za rywale, skoro spośród wszystkich uczestników owych zawodów w Kings Lynn, rzecz jasna,
poza biało-czerwonymi reprezentantami, w polskiej ekstralidze na co dzień ma miejsce tylko Harris. I ma on dopiero 23. średnią punktową. Rosjanie nawet nie byli w stanie skompletować pełnej i swej najmocniejszej komandy. I nie rozumiem, jak Międzynarodowa Federacja Motocyklowa mogła dopuścić, że bracia Łagutowie nie dostali wiz na drużynowe mistrzostwa świata. A i regulamin okazał się tu felerny, bo dopiero w dniu imprezy zebrało się jury i debatowało, co z tym fantem zrobić. Ja się pytam, dlaczego każda z ekip startujących w tych rozgrywkach nie może mieć swego 6. rezerwowego zawodnika. No cóż, takie mistrzostwa, jak i Międzynarodowa Federacja. Specjaliści od psucia żużla nowymi tumikami i jazdą gęsiego. I co mi z tego, że trzeci raz z rzędu zdobędziemy drużynowy Puchar Świata? Wśród niewidomych jednooki może być królem, ale wszystkim w Gorzowie życzą miłych chwil i emocji, czyli czółko pucharowe. Półfinał indywidualnych Mistrzostw Polski w Opolu na starcie same sławy z obrońcą tytułu Januszem Kołodziejem oraz mistrzem świata Tomaszem Golobem. Kapitan polskiej reprezentacji na drużynowy Puchar Świata najpierw rozdawał autografy, potem bieg po biegu poznawał na nowo opolski tor. Rzeczywiście po 14 latach nie jeździłem, jakby ten tor dla mnie jest nowy, ale jeden bieg tylko jakby taki był chimeryczny, a potem już planowo. Na początek zanotował defekt na ostatniej pozycji, potem zdobywał punkty potrzebne do awansu. Jednak podczas zawodów stracił rekord toru na rzecz Patryka Dudka. Czuję się chociaż raz w życiu, że mogłem pokonać Tomka Golowa. Postawa kapitana biało-czerwonych nie budziła zastrzeżeń, ale obecny na zawodach Marek Cieślak miał inny problem. Martwi mnie postawa Janusza Kołodzieja. Mistrz Polski 2010 sensacyjnie nie wjechał do finału. Po prostu dzisiaj słabo pojechałem, nie wszedłem i na końcu jeszcze niepotrzebny upadek. No i to wszystko. Za to całą pulę zgarnął będący w świetnej dyspozycji kapitan Stelmetu Falubazu Piotr Protasiewicz. Liczył się awans, nie zwycięstwo, bo o medale będziemy się bić o podium w finale. I to z niebyle kim. W bardzo ściśniętej grupie finalistów na uwagę zasługuje awans braci Pawlickich. A Piotr będzie najmłodszym w historii uczestnikiem finału indywidualnych Mistrzostw Polski. Rezerwowym z Kurnicki. W tym roku o trofeum mistrzowskie nie powalczą Kołodziej i Miedziński, którzy sensacyjnie nie przebrnęli opolskiego półfinału. Mniej emocji w drugim półfinale w Ostrowie Wielkopolskim, ale i tu trybuny pękały w szwach. Były trybuny zapełnione kibicami. To powodowało, że przyjemnie się jeździło. A co najważniejsze, skutecznie wicemistrz świata z łatwością wygrywał swoje biegi i zawody zakończył z kompletem 5 zwycięstw. Od początku jeździło mi się dobrze, od początku wygrywałem biegi i pewnie awansowałem z pierwszej pozycji. Wysoką trzecią lokatę ku radości ostrowskich kibiców zajął ich ulubieniec Michał Szczepaniak. Recepta na awans była banalna. Jeździło się dobrze dzisiaj, co mogę powiedzieć. Tutaj przyjechałem, żeby awansować do tego finału i się udało. A udało się już po raz czwarty z rzędu. Jego młodszy brat Mateusz w doborowym towarzystwie pojedzie drugi raz w karierze. Finał 15 sierpnia w Lesznie. Bez awansu w Ostrowie Jędrzejak, Buczkowski, Jeleniewski, Rępała, Miturski, Kościuch i Pecyna. W środę 6 lipca odbyło się zaległe spotkanie 8 kolejki Speedway Ekstraligi pomiędzy Stelmetem Falubazem Zielona Góra a PGM Armą Rzeszów. Goście przed meczem zdecydowali się na zastępstwo zawodnika za kontuzjowanego Rafała Okoniewskiego. Musimy się tym ratować, bo nie mamy innego wyjścia. No trudno powiedzieć, to jest takie wróżenie z fusów. Stelmet Falubas, jak na jednego z faworytów ligowych rozgrywek przystało, prowadził niemal przez całe spotkanie. Najwyżej, bo 6 punktami po 12 biegu. W 13 gonitwie goście odrobili 4 punkty. Zwycięstwo zielonogórzani stracili w wyścigach nominowanych, głównie przez defekty. Najpierw w 14 jednego punktu nie zdołał dowieść przeciętny tego dnia Greg Hancock. To nie był mój dzień. Na dodatek w ostatnim biegu zdefektował mi motocykl. Mam nadzieję, że tak zły występ już się nie powtórzy. W 15 wyścigu kibice Stelmetu Falubazu już się cieszyli, gdy para Piotr Protasiewicz, Andreas Jonsson prowadziła podwójnie przed Jasonem Krampem. Nagle defekt zanotował jednak kapitan zielonogórzan. No nie wiem, silnie się zepsuł, nie wiem co się stało. No, stało się i tyle. Niestety zawsze staję na prowadzeniu i na końcu, także siła rzeczy martwych.
Mimo defektu Protasiewicz pojechał dobre zawody, a kibicom najbardziej podobała się jego akcja z czwartego biegu, gdzie na dystansie wyprzedził Jasona Krampa. Australijczyk w całym meczu zdobył jednak 15 punktów, zdecydowanie wywiązując się z roli lidera zespołu. Myślę, że to duża niespodzianka i dowód, że nie jesteśmy takim złym zespołem. Inne drużyny, takie jak Wrocław czy Częstochowa, przegrały tu zdecydowanie. Uważam więc, że nie jest z nami najgorzej. Remis to z pewnością sukces rzeszowian, ale także trener z Dalmetu Falubazu Marek Cieślak po meczu nie skrywał radości. Grzesiek pojechał dzisiaj bardzo dobrze. Po takiej kontuzji zdobył 7 punktów w takich ciężkich biegach. Dla gospodarzy najwięcej, bo aż 14 oczek, zdobył Andreas Jonsson. Zawiódł kolejny raz drugi ze Szwedów, Jonas Davidsson. Wśród gości oprócz obcokrajowców na wyróżnienie zasłużył także młodzieżowiec, zdobywca 8 punktów, Dawid Lampart. Spotkanie w Zielonej Górze pozwoliło drużynie z Telmetu Falubazu powrócić na pozycję lidera Speedway Ekstraligi. Tyle samo punktów ma jednak Unibak Storuń. Na dole tabeli Włókniarz i Tauron. Zaległy mecz tych drużyn został przełożony na 22 lipca. Pracowity weekend w pierwszej lidze, zaległości z 12 rundy nadrobione. Najciekawiej w Łodzi. Orzeł pokonał zespół z Gdańska, startujący bez Darcy'ego Warda. W terminie odbył się mecz prowadzących w tabeli drużyn z Bydgoszczy i Grudziądza. Wybrzeże nie wykorzystało szansy, by awansować na drugie miejsce. Stadion w Gorzowie 8 maja tego roku. Falubas jechał tu po wygraną. Miał wszystkie asy w rękawie i wiarę w sukces. Wszystko prysnęło, kiedy w swoim drugim biegu i na ostatnim okrążeniu Rafał Dobrucki zahaczył odmuchaną bandę i z całym impetem uderzył w tor. Trybuny zamarły, a Rafał trafił do szpitala. Diagnoza brzmiała źle i była zła. Uszkodzenie kręgów. Najważniejsze było to, żeby moja rodzina się nie stresowała, żeby się nie martwiła, żeby wiedzieli, że jest ok, że nic najgorszego się nie stało. Taką nadzieję mieli wszyscy. Sam Rafał, rodzina, sternicy klubu i lekarze, którzy dawali nadzieję, że nie będzie operacji, będzie rehabilitacja i za jakiś czas, choć nie wiadomo kiedy, Rafał Dobrucki wróci do zdrowia. Mijały tygodnie, Rafał dawał z siebie wszystko. Przez ten cały czas, kiedy nawet leżałem w łóżku, jednak codziennie ćwiczenia, rehabilitacja dały swoje rezultaty i dzięki temu mogłem wstać w miarę szybko z łóżka i powiedzmy, że w miarę możliwości normalnie funkcjonować. A efekty są takie, że trudno w nie uwierzyć, aby nie wierzyć. Na piękne oczy wystarczy popatrzeć. Chodzi na spacery, odpoczywa, cieszy się rodziną i myśli o tym, co dalej. Wiadomo, że drogi są dwie, tak? Albo pozostajemy w temacie i będziemy jeszcze walczyć dalej na żużlu. No albo będzie trzeba jednak tę przysłowiową skórę powiesić na haku i powiedzieć, że już wystarczy. Także na razie jakby te obie koncepcje idą dwutorowo, a decyzja na razie jeszcze nie zapadła. Trudno jednak, by takiego wilka nie ciągnęło do parku maszyn, do ryku silnika, wygranych na torze i następnych tytułów mistrzowskich, które w Zielonej Górze chcą zdobywać z Rafałem Dobruckim. Za Leszkiem Blanikiem już 3 miesiące nauki jazdy na żużlu. Czas więc na pierwszą analizę. W końcu najlepiej uczyć się na błędach. Tu ta noga idzie i ucieka z powrotem zawsze. Ja nigdy nie wiem, czy ją trzymać na haku, czy nie jeszcze. Nie? Na sztukę. Zobacz, co jedziesz, nie robisz żadnego ruchu, żeby się przesunąć do przodu, nie? Mhm. Powinieneś trochę spróbować wstać z tego motocykla, bo wtedy... Ale wtedy muszę wstać na tym haku, tak? Tak, bo czym bardziej przyczepny tor, każdy żużlowiec nic niżej motocykl składa. Tak? Ja uważam do dzisiaj, że wielu tych czołowych żużlowców, którzy po prostu niepotrzebnie z wyjścia zdejmują nogę, że to po prostu, no to jest widowiskowe, ale to nie sprzyja po prostu jeździ do przodu, bo to jest bardzo szybko, że może motocykl uciec w prawo, złapać uślizg, bo po prostu nie ma O tym też mówił ten Krzysiek Cygielski między innymi, że właśnie czasami zawodnicy wpuszczają tą nogę, nie? Mhm. Ja mam wrażenie, że ja tej nogi cały czas nie mam. No i ta noga, gdzieś szukam cały czas tego haka. Powinna być wyprostowana, zobacz.
jak wejdziesz w łuk, jak noga będzie wyprostowana, to ty ten motocykl cały czas to trzymasz tą nogą, nie? Mhm. Mam pytanie jeszcze, bo ostatnio jak jeździliśmy, szerzej wchodziłem w łuk i wtedy w tamtym miejscu starałem się troszeczkę przenieść to biodro na ramę. I teraz jest kwestia, czy też tam wtedy mam to robić, czy tylko z tego wyjścia z łuku? Nie, no, czy starać się po prostu... Starać się po prostu w momencie, gdy chcesz wkręcić gaz, przejść do przodu, żeby po prostu złapać ten poślizg. Zaczynam myśleć o tym, żeby właśnie przy momencie wejścia w łuk, czy wyjścia z łuku, tak jak mówi Zenek, żeby schodzić z siodełka na ramę. Nie mogę jeszcze tego po prostu zgrać, ale mam wrażenie, że jeżeli to mi się zacznie udawać, to jak gdzieś tam te tylne koło zacznie gdzieś tam wchodzić w ten ślizg, także na pewno trzeba jeszcze czasu dużo i muszę troszeczkę zwiększyć intensywność treningów, żeby szybciej to wszystko łapać. 17 lipca, czyli dzień po gorzowskim finale drużynowego Pucharu Świata, wracamy na ekstraligowe tory. W TVP Sport zapraszamy na łączoną transmisję meczów z Wrocławia i Rzeszowa. A szeroko o Lidze i Pucharze Świata w magazynie Wokół Toru. Premiera wtorek, 21:30.